Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu autorskim z księdzem biskupem elektem Pawłem Hause. Spotkanie promowało jego najnowszą książkę Ewangelicy w Kętrzynie. W związku z taką rocznicą, okrągłą rocznicą, jakim była 500-lecie reformacji, ta książka dla Kętrzyna jest jak najbardziej potrzebna, tym bardziej, że autor tej książki, ksiądz pastor, opisał duży wkład w rozwój społeczno-gospodarczy naszego miasta w ciągu tych 500 lat reformacji w naszym mieście. Wydana książka zapewne wypełni niejedną lukę w świadomości mieszkańców o ewangelikach w Kętrzynie na przestrzeni wieków. Myślę, że jest to ciekawe o tyle, że jest to pierwsza monografia, całościowe ujęcie od reformacji aż do czasów współczesnych. Tak jak powiedziałem, w powojennej historii nie mamy takiego opracowania, a okres z kolei przedwojenny był dostępny tylko w języku niemieckim, albo opracowania nie były też całościowe. Rozmowa z księdzem biskupem elektem Pawłem Hause w programie Na Gorąco.